Siemanko, witam was moi drodzy w trzecim odcinku z levelowania konta w Fishing Planet. Nowe konto założyłem, działam całkowicie od nowa, od zera. Dwa poprzednie odcinki sprawiły, że dobiliśmy do 8 levelu, więc przyszedł czas na trzeci odcinek, w którym przejdziemy do Leśnej Willi w Czechach. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zajrzeć do Leśnej Willi, chociaż nie jest ona moim zdaniem jakaś dobra na levelowanie, ale wiele ludzi tam czeka na tą leśną willę, żeby sobie połowić karpie, nie oszukujmy się. Ale będą to pierwsze takie poważne zakupy, bo myślę, że tak ciułaliśmy te pieniądze. Zobaczcie, mamy 26 monetek, przynajmniej tak 3 poszły na haczyki bezzadziorowe, no i mamy prawie 15 tysięcy gotówki, co jest myślę, że dobrym wynikiem. Jakie to by miały być zakupy? No na pewno trzeba zobaczyć, czy możemy kupić podpórkę nawet. No możemy. Niestety tylko na jedną, dużego wyboru nie mamy, ale kupujemy podpórkę na wędkę, to jest ten moment. Drugą rzecz, moi drodzy, którą sobie kupimy, to będzie pokrowce na wędziska, po to, żebyśmy mogli, ale nie za monetki, tylko to hobby gear. Nie czekamy do 12 poziomu, bo jeszcze daleko, ale po to, żebyśmy dwa kołowrotki mogli tutaj zamieścić. No i oczywiście będziemy, kochani moi drodzy, kupowali za sekundkę odpowiednią wędkę. Także klikamy, jak widzicie, na ludzika. Już tutaj mamy dodane wszystko, nic nie musimy dodawać. Siatki na razie nie zmieniamy, jest 7-kilogramowa. No i konstruujemy drugą wędkę, którą oczywiście sobie teraz kupimy. Będzie to wędka Feeder. Myślę, że na karpia się przyda. No kupimy do 3,5 kilo. Myślę, że możemy tę wędkę kupić, no troszkę ona kosztuje, no ale po to zarabialiśmy. Do 3,5 kilo, zobaczmy jaki tu mamy kołowrotek. Starałbym się możliwie najmocniejszy, do 3 kilo. Czyli 3,5, 3 kilo, myślę, że będzie git ten kołowrotek. Zawsze windcasty używałem, natomiast tu jest łożysk 3 plus 1, to jest 5 plus 1. Wolałbym ten. No niestety, jeszcze nas na coś stać, jeszcze trochę pieniędzy mamy. Dobra, do 3 kilo. Czyli żyłki. Plecionkę, czy może w ogóle, czy mamy, bo możliwe, że mamy, moi drodzy. Dobra, wędka. Kołowrotek, czyli wędka do 3,5 kilo. Kołowrotek jest do 3 kilo, czy mamy plecionkę do 3,6. No, niech sobie będzie trochę mocniejsza. Nic się, moi drodzy, nie stanie. I teraz ciężar wyrzutu do 50 gram, czyli ciężarki, no do 50 gram, to kupmy jeden taki, na razie zaryzykujemy to tak. Plecak jest pełny, no właśnie, widzicie, to tak, małe żywce nam się raczej nie przydadzą, to ta karma nam się raczej też nie przyda. A więc ciężarek, cyk. Przyponu na razie myślę, że nie musimy dawać. To jest taki moment, w którym ten przypon jeszcze nam nie będzie potrzebny. Haczyki. Myślę, że na karpie to damy. Jest ciężka, to co trzeba? Aha. Dobra, ciężarek mamy, słuchajcie, zbyt ciężki. No nic. To weźmiemy sobie ten 25 gram, trudno. Jak zbyt ciężka, to nie będziemy ryzykować. No i oczywiście sygnalizator brań zaraz musimy kupić i zobaczymy, co... A były gdzieś tutaj te sygnalizatory, klasyczne sygnalizatory, to było chyba to. Średnia, niska, no to średnia. Ok, i przynęty podstawowy, co tu mamy? Słuchajcie, mi kulki ciasta są też, o, chleb z miodem. Chleb z miodem sobie, słuchajcie, kupimy. Myślę, że nic lepszego na ten moment, bo pianki też są super, ale na pianki trzeba po prostu poczekać. Czy będą kulki ciasta, tu może robaki jeszcze, słuchajcie, damy. Bo na pierwszą wędkę my sobie robaki założymy, czerwone.
Także czerwone robaki myślę, że do plecaka są aż wskazane i ja bym tych robaków też troszeczkę dokupił. Aha, czyli jednak wędka nie jest kompletna, musi być ten przypon. No dobrze, 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 dobrze. Przynęty zwierzęce. Nie. Owady, robaki. Czerwone robaki z 25 sobie. Dobra. Czyli musimy przypon jakiś kupić. Tylko czekajcie. Jeżeli mamy tak 3,6, 3 kilo takiej wytrzymałości by musiał mieć minimum. Żyłki. Przypon. Fluorokarbon, ale to jest przypon za... Za monetki. Ja nie chcę za monetki. Ten jest 0,9. Słabo to wygląda. 1,2. 1,85. Przypon mono. Widzicie, to nie wygląda zbyt dobrze. Przypon. Przypon tytanowy. Czyli tylko przypon mono możemy kupić, jak widzicie, moi drodzy. I ten przypon mono się mocno różni, jest diametralna różnica. No chyba, żebyśmy za monetki kupili, z czego jestem, powiem wam szczerze, przeciwnikiem. Jeżeli mamy 1,85, ale karpie i tak będą miały 1 kilo, także... Plecak jest pełny. I co ja z tego plecaka mam wyrzucić? Haczyki, ósemki pewnie. Dobra, to może cyk. 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 Dobra, to przypomnik też będzie lepiej w plecaku. Ten przypon lepiej uciąć. Na minimum. Dobra, czyli będziemy mieli jedno to, jedno to. Tu przyponu nie musi być. Mamy podpórkę. No, jak widać, biednie to wszystko wygląda. Tutaj wysokość gruntu pewnie tak na metr. Zobaczymy. No dobra, moi drodzy, to co, wszystko mamy w zasadzie. Leśna willa. Oczywiście zaczynamy od licencji, którą trzeba kupić, no jak widzicie, kasa nam już cały czas schodzi, wejście jest 120 na szczęście tylko, więc będziemy teraz przewijali czas. Zaraz zabawa się skończy, jeśli chodzi o jakieś tam jaja. No dobra, od rana możemy sobie łowić, pogoda jest, podróżuj. Podróżuj, no dobra. Także zobaczymy, co tutaj nam się uda z karpikami. Ja mam dwie miejscówki na karpie, w sumie właściwie trzy nawet. Ani mam nawet trzy fajne miejscówki na karpie. Jedna jest na tym pomoście, jedna jest na końcu wrogu i to tak naprawdę... Dobra. Tylko z tego pomostu trzeba daleko rzucać. Nie wiem, czy tam do rogu sobie po prostu nie pójdę na karpiki powalczyć. Bo stąd trzeba daleko rzucać i ja nie wiem, czy to... Ewentualnie tu na końcówce możemy podpórkę dać. A te skróty klawiszowe oczywiście czekajcie. Dobra, bo pod shiftem sobie ustawiłem wyciszanie mikrofonu, ale już jest git. Dobra, tutaj na końcówce ustawimy, na drugiej końcówce też można. Mi zależy, żeby daleko gdzieś nie rzucać, żeby wykorzystać podpórkę, którą mam. Są takie wodne lilie. Czekajcie, to jeszcze kawałek dalej było. Jeszcze kawałek dalej. Tutaj w narożniku. O, tutaj. Dlatego, że tą podpórkę, słuchajcie, tutaj będziemy mogli rozstawić. Teraz tak, czerwone robaki, no nie wiem na co, możemy próbować, jeżeli chcemy na karpie, ale zobaczymy, co tu może jeszcze być innego. Zobaczymy najpierw. Dobra, a
Pierwsza wędka niech będzie na robaki. Jak zwykle nam się to, kurczę, nie ustawiło, więc F11. Kiedyś to pamiętało, teraz po aktualizacji widzę, jest gorzej. No a czerwone robaki sobie gdzieś tam kawałeczek dalej rzucimy. Niby pogoda na branie jest dobra. Oczywiście zrobimy eksplorację zapewne i też wam pokażę, gdzie, co i jak. Na razie chciałem zobaczyć, czy ta miejscówka nadal oddaje, bo kiedyś tutaj łowiłem. Były trzy miejscówki, czyli na jednym końcu, teraz jesteśmy właśnie na jednym. Na drugim końcu, czyli na przeciwstawnym. No i po środku, tylko to po środku jest dosyć trudne do rzucania, bo trzeba rzucać daleko. Mamy do dyspozycji tylko chleb z miodem tak naprawdę. Tutaj mam czerwone robaki. Zobaczymy, co się chwyci na te czerwone robaki. Tu mam haczyki dosyć duże, więc jakby już to może dosyć duża ryba się chwycić. Ale tam mam haczyki. O, tu już coś bierze. Ale niekoniecznie musi to być duża ryba. No na haczykach, szóstkach to niekoniecznie. Krąb. No tak, rekord osobisty, bo pierwsza ryba, którą złowiłem, więc wiecie. W sumie mogę włączyć. Wiecie co, ja już włączę od razu tą misję, żeby to liczyło. Z tą eksploracją, niech ona sobie po prostu wisi. I to też będzie do odcinka idealnie pasowało. Niech ta misja sobie, słuchajcie, już wisi, zbadać. Eksploracja leśna willa. Złów płoć, karaś, okoń, aha. Może akurat o konia z nie? Może akurat o konia trafimy, słuchajcie, na czerwone robaki. Jak myślicie, moi drodzy? No i znowu mamy branie, patrzcie, jak ładnie. Może karpik tym razem? Też chyba nie, bo coś za małe. Tam karpie tu i tak nie są większe jak kilogram. Krąb, kolejny krąb. Znowu rekord osobisty. Zobaczcie, to ten exp bardzo fajnie, bardzo szybko idzie. Może się nie opłaca tej wędki odstawiać w ogóle. Szóstki, haczyki. No myślę, że okej, dwójki to chyba by były, nie wiem, za duże. Słuchajcie, zobaczymy, bo jeśli na tym klebie z miodem znowu złowimy jakąś małą rybę, to zmienię haczyki na dwójki bezzadziorowe. Podoba mi się leśna willa, mi się generalnie podoba. Nie jest to jakieś duże łowisko, ale jest fajnie zrobione, tak jakoś dużo jest fajnych miejscówek. O, znowu mamy branie. Ryzykujemy. Dobra, znowu jakieś pizderytko, więc zmieniamy haczyki. Z kolei tam na tych czerwonych robakach nic mi nie bierze. O, już złożyliśmy, zobaczcie, płotkę złowiliśmy, jak ładnie. Pięknie, moi drodzy, bardzo mnie to cieszy, natomiast haczyki raczej zamienię. Zobaczymy, co się stanie, jak będą haczyki dwójeczki. O, coś nam bierze na spławiku, halo, halo. Nam spławik jeździ, ale nie ma nic, przegapiłem branie, no dobra. Ale coś nam tu brało. Ewidentnie na robalach czerwonych coś nam brało. To nie wiem, może tu sobie rzucimy. Słuchajcie, w ten sposób sam na drugim końcu tego zbiornika jest właśnie miejscówka, gdzie szczupaczki się łowi. Także tam śmiało możemy szczupaczki na, wiecie, na małe żywce połowić. Tam na pewno będzie jakiś też okoń. No zobaczymy, może się tam za chwilę przeniesie. A patrzcie, jak ładnie idzie karaś. I tylko okonia nam zostało złowić i będzie gites. Chociaż powiem wam szczerze, że jestem troszkę tak... nie umiem się przyzwyczaić, bo no, cały czas grałem, czy to karpie, czy cokolwiek mówiłem, to miałem, wiecie, tę podpórkę na wędki, na cztery wędki, tak, i piątą w ręce. Jakby jestem tego nauczony i tu mi jest ciężko dla was może, osób, które faktycznie pierwszy raz mają z tym styczność, no takie łowienie na dwie wędki, to powiecie, że się dużo dzieje, ale uwierzcie, że z czasem się człowiek, no, przyzwyczaja i chce więcej, więcej. I
aż brakuje tej adrenaliny, nie? Która była, kiedy na 5 wędek łowiłem. To się wydaje po prostu niemożliwe wręcz, ale no tak jest, moi drodzy, tak właśnie jest. Mimo, że te ryby tutaj biorą, to dla mnie to i tak jest tak zbyt spokojnie, nie? Ale faktycznie coś tam powolutku się... O Jezu! Prawie bym przypon zerwał, słuchajcie, więc chyba mamy karpia. Prawie bym przypon zerwał, nie? Medalowy karaś. Uuu, ładny karasiek. Ładny karasiek. Zobaczcie, jak ładnie exp weszło. Piękny karasiek. Dobra, to sobie rzucimy trochę dalej może. Może tam sobie śmigniemy, gdzie ryba bąbliła. Piękny karasiek nam się trafił. No myślę, żeby właśnie przerzucić tam, jak się ryby bąblą, to tam spróbujemy dalej rzucić. Liny też tutaj fajnie biorą, ale liny, moi drodzy, biorą w nocy. W dzień ciężko jest lina trafić. Także eksploracja leśnej willi numer jeden. Bardzo, bardzo widzicie, szybka. Ja się w ogóle do tego nie przygotowywałem, nawet nie planowałem robić tej eksploracji. Jak widzicie, nawet zapomniałem włączyć. Ale fajnie, fajnie. Cieszy i motywuje, jak ten exp jednak gdzieś tam wchodzi. Jak jest zabawa, no na razie żadnego karpia jeszcze nie złowiliśmy, nie? Na razie jeszcze żadnego nie złowiliśmy. No na pewno, jak widzicie teraz na tym przykładzie, może większa ryba to naprawdę jakby... Nie ma sensu na mniejszych levelach niż nawet teraz. Ja myślę, że na 8 levelu trochę się pospieszyłem. Ja myślę, że spokojnie na 9, 10 levelu mógłbym na leśną willę zajrzeć i byłbym lepiej przygotowany, bo ten przypon troszkę utrudnia tutaj robotę, który mamy. W sensie, że jest no zbyt mały, zbyt słaby. No ale, ale. Bo to tak jest, jak widzicie, wędkę wam odblokowuje, na kolejnym levelu wam odblokowuje kołowrotek i jeszcze na kolejnym levelu wam odblokowuje dopiero... Dobra. I dopiero na kolejnym levelu wam, słuchajcie, odblokowuje przypon, także to nie jest wszystko takie, wiecie, hop-siup, jak się wydaje. Za chwilę jeszcze wam pokażę drugą miejscówkę, możemy się tam przenieść śmiało na ten drugi koniec, a w ogóle siatka nam się zapełnia, mamy siatkę 7-kilogramową, a bardzo ładnie, szybko nam się ta siateczka, kochani, zapełnia. Także mnie to osobiście bardzo cieszy. Już coś się dzieje? Cały czas na gruntowe wędce coś się dzieje, nie? Także może kulki ciasta powinienem założyć na spławik, bo te czerwone robaki kompletnie, jak widzicie, no nie oddają. Nic tam na tych czerwonych robakach nie. Co chwilę rekord osobisty, nie? Jakaś... O! Łowca z wyczuciem czasu. No pięknie. Widzicie kolejny jakiś... O! Coś się dzieje. Spławik na dno poszedł, a przed chwilą mówiłem, że nic nie bierze. Może okoń nam się trafi na czerwone robaki. Abyśmy mieli misję zaliczoną, to w następnym odcinku zrobimy następną eksplorację. I tak by było fajnie. Płotka się trafiła. No dobra. Bo tak byśmy, moi drodzy, zrobili, nie? Że w następnym odcinku wtedy zrobimy eksplorację numer 2. Tak sobie podzielimy, wiecie, no, żeby te odcinki też krótsze były, bo ostatni troszeczkę popłynąłem z czasem. I co tutaj na pewno jeszcze warto zrobić? Tak samo jak w przypadku samotnej gwiazdy. Tak samo warto zrobić to odkrycie, czyli spędzić 5, a potem analogicznie 30 dni na łowisku. Pod rząd, czy nie możesz wychodzić z łowiska. Czyli oznaczałoby to, że jeżeli już wchodzisz na łowisko, to po prostu przesuwasz ten czas. No ale w przypadku, wiecie, samotnej gwiazdy mogłem sobie tak o, klikać bezmyślnie, tak? No w przypadku leśnej willi to musi ci się opłacić. Pamiętaj, że przesuwając czas, prawdopodobnie te 200 czy 100 gotówki będziesz płacić za przesuwanie czasu. Więc mając siatkę 7 kg,
Moim zdaniem jesteś w stanie ją, zobacz, jak szybko zapełnić. Ja tu siedzę raptem 15 minut czasu realnego, a 46 minut czasu w grze. I już mam prawie połowę siatki zapełnioną za chwilę. Także myślę, że jesteś w stanie szybko tą siatkę zapełnić, przesunąć na kolejny dzień, zapełnić. Ja oczywiście będę prawdopodobnie wychodził, bo będę no, pewnie nagrywał też i kolejny odcinek. Chociaż nie, no lepiej, żebym tego nie robił, no bo podjąłem rywalizację i idę w parze razem z tobą. Ty to oglądając, rywalizujesz ze mną, patrzysz jak leveluję. Więc nie mogę się tutaj tłumaczyć, tak jak się tłumaczyłem przy nagrywaniu odcinków na wysokim kanale, bo tak, robiłem to na wysokim koncie. Robiłem przeróżne jakieś tam inwestycje w postaci dla widza. Tak, no bo nagrywając odcinek miałem to gdzieś, czy wychodzę, wchodzę, czy tracę, no bo to jakby było dla was robione. Ale tu muszę do tego podejść tak, jako normalny gracz i jako taką rywalizację z wami. Więc myślę sobie, że nie ma najmniejszego sensu, moi drodzy, nie ma najmniejszego sensu, abym takie rzeczy robił. Muszę się po prostu powstrzymać i grzecznie grać, żeby było wszystko dobrze. Dobra, my tu sobie zrobimy pauzę, tradycyjnie. Ja do was wrócę, jak... Tymczasem tego konia złowił, gdybyśmy mieli misję spełnioną, to wtedy będziemy mieli jakby już też koniec odcinka. No i też być może do was wrócę, jak właśnie przeniesiemy się, bo to nie ma sensu jakby w grze się przenosić. Do was wrócę, jak przeniesiemy się na drugą miejscówkę na Leśnej Willi. Bardzo fajną mam miejscówkę, którą za chwileczkę wam zresztą pokażę. Także do zobaczenia za chwilę. No i długo, długo nie musieliście czekać, moi drodzy. Proszę bardzo, okoń pospolity został złapany, także eksplorację mamy. Co ja... O, przypon. I tu będzie motyw, moi drodzy, żeby jak najbardziej ten przypon wymienić, ponieważ co ja przed chwilą zrobiłem mądrego? Oczywiście zerwałem przypon. Także, moi drodzy, przed chwileczką właśnie zerwałem przypon. Taki to jestem szkodnik. No cóż. Ale ten przypon jest lepszy. A tylko wędkę bym musiał wyciągnąć. Dobra. Słuchajcie, bo zerwałem przypon, bo no, po prostu mówiąc wprost, ten przypon był zdecydowanie zbyt słaby, który mam do żyłki, do wędki, którą mam. I to nam tu wiele oczywiście ułatwi. Będzie ten przypon 3-6 kilo do... No, idealnie, 3-15. Będzie mniejszy, ale nie będzie... I 3-8-5 możemy od razu usunąć, żeby nam się nie mylił, miejsca plecaku nie zajmował. I tak moim zdaniem będzie to o wiele lepiej. Przypon ucinamy. Chleb z miodem i teraz jest problem, bo ja bym chciał zobaczyć drugą część, a nie mam tutaj, także widzicie, no ja siłą rzeczy musiałbym wyjść, ale powiedzmy, że jeśli ta leśna willa kosztuje tyle, ile kosztuje, jeszcze możemy sobie na to pozwolić, natomiast pewnie bym musiał jakieś pudełka na przynęty kupić, bo troszeczkę się robi, moi drodzy, problem. Zobaczmy jeszcze, jaką mamy misję. To będzie w następnym odcinku. Dobra, to ja wyjdę w takim razie z gry, uruchomimy po prostu misję, moi drodzy, następną na kolejny odcinek. Ten odcinek tym akcentem zakończymy. Po prostu będzie on zatytułowany Leśna Willa Eksploracja numer 1. Także zapraszam do kolejnego odcinka pod tytułem Eksploracja numer 2. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, cześć.